Heja! Hej, hello ludzie! Witam serdecznie. Tutaj Celeb 55 oraz Cartis. I razem gramy w Pokémon Fire Red and Leaf Green. Dokładnie tak. Ja chyba dam Aerial Ace mojemu Cubone'owi. Nie wiem na co mu Aerial Ace, ale dam mu Aerial Ace. Randomowe trochę. Przy okazji zauważyłem, że Faust ma dwa ruchy, które robią dokładnie to samo. Tail Whip i Leer. To jest smutne. A ja od małej dziewczynki dostałem miłość. A raczej TM, który swoją mocą bazuje na szczęściu Pokemona. Tak, wspomniany przez nas wcześniej Return. Przy okazji ciebie chcę tutaj i... ciebie... Po sprawdzeniu ataków na Bulbapedii jestem w stanie nadal stwierdzić, że Return jest co najmniej jednym z najlepszych ataków. Jeśli masz wymaksowane szczęście, to tak. Tak, tak. No bo taki Hyper Beam niby ma więcej ataku, ale dwie tury zajmuje, jako przykład. I teraz kierujemy się na południe, gdzie spotkamy bardzo dużo Fishermanów. Fishermani. Przynajmniej żaden z nich nie ma Magikarpia jeszcze, więc to jest plus. Ani nie ma takiego, co ma 6 Magikarpiów. Co nie? W Pokémon Gold, Silver i Crystal było takich paru. Po prostu maksymalny dick move ze strony twórców gry. Miliard Magikarpiów. Chociaż był jeden trener, bodajże przy Lake of Rage, który miał 3 Magikarpie i 3 Gyarados'y. Co zawsze jest miłą odmianą. Ja ci dokładnie nie powiem. Ciekawostka jest jedna odnośnie Goldina. Goldin i Seeking to jedyne Pokémony, które uczą się same z siebie Waterfalla do którejś tam generacji. Nie potrzebują HM-a, TM-a czy czego tam. Jej, wiedza! Uczmy się. Jesteśmy przyszłością narodu. Ale... Nie będziemy się kierować na samo południe, na sam koniec, aż do Fuchsia City, ponieważ skręcimy w pewnym momencie. Tak, skręcimy i będziemy tam, gdzie już byliśmy, tam, gdzie zostawiliśmy paru trenów. To się przyda mojemu Faustowi. Chip. Nie ukrywajmy. Koleś się nazywa Chip. Z czymś mi się to kojarzy. Chip and Chip Dale. Dale. Yep, Chip and Dale. Brygada RR, do miecza! Do miecza. To brzmi tak źle. Oj, cicho ty! Ty zboczeńcu, ty! Teraz dopiero zauważyłem mój błąd odnośnie Giga Draina. Mam tylko 5 PP w tym. Auć. Trzeba było zostawić sobie Razor Leaf. Jednakże Celeb postanowił, że przydadzą mu się inne ataki, więc... będzie miał Leech City, Giga Drain, będzie miliard leczenia, ale... no, ale mało PP. Jeżeli chodzi o Venusaura, to najwyżej jeden atak jeszcze zmienię u niego. Cut. O! Jeden Pokémon. Mój zbawco, dziękuję ci. Mój bohater! Muszę sobie zostawić ze 2 giga drainy. Na pewną walkę, powiedzmy, że z bossem. Bo nie wiem, jak to inaczej nazwać. W sumie to walkę z Marowakiem można nazwać walką z minibossem, przy czym tak, wiemy, że nie można go złapać. Tak, już wiemy, pojęliśmy to. Zawsze lubiłem, kiedy w komentarzach powtarza się ten sam tekst. Typu, zawsze. Ten Pokémon nie jest tego typu, jest tego! Po czym druga osoba, ten Pokémon nie jest tego typu, jest tego! A ja tak to czytam, okej. Rozumiem, okej. Kuźwa. Przypomina mi to... akcję ze źle wstawionym sprite'em. Usunąłem filmik wtedy. Waluigi nie jest Blastoise'em, Waluigi jest Caterpie. Caterpie? To byłby niezły fail, gdybym wstawił Caterpie zamiast innego z naszych Pokémonów. Mówię ci, powinniśmy wstawiać w pewnych momentach Missingno. Missingo, przepraszam. Zawsze mówiłem Missingo, a potem Missingno. Kurczę, 15 poziomów do przodu, nie mogę one hit kejnąć, to jest... Smutnie, o, Horsi. Jak my mało widzieliśmy Horsi w tej grze. Jeden z dziadków na prawo od Diglett Cave'a właśnie będzie miał, pamiętam. Tak przy okazji, Horsi
Bardzo szkoda, że w tej generacji, czy właśnie w tej części, nie generacji, nie można zdobyć Kingdry przez bardzo długi czas. Kingdra można zdobyć dopiero przy wyspach Sevii, a to jest po lidze i to jest tak późno. No. A szkoda, Kingdra jest niesamowitym Pokemonem. Ma jeden z najlepszych typingów w całej grze. Water Dragon. No, nie zaprzeczę, że to bardzo dobry typing. Ma tylko jedną słabość, czyli Dragon. Tak, to jest albo na wszystko super efektywny, odporne. Małe pytanie. Z którą z tych dwóch osób rozmawiałeś? Z Górną. Czyli z facetem. Widziałeś, co on powiedział? Nie. Nie zwróciłem uwagi, a... Jeśli wygra, to zaręczy się z tą kobietą. Niszczymy małżeństwo. Helping hand. Jak twój partner padł, okej. Vayne. Vayne? What? No, nawet nie... Skąd to HP? Tak, okay. Jestem mistrzem statusów. Tak. Kłaniajcie się mi, statusy! Kłaniajcie się swojemu królowi! Czekaj, porozmawiam z nimi. Oh, Gia, forgive me, my love. Yes, you silly, you're... Auć. Popsułeś to! Przy okazji tak, tutaj jest Snorlax, na którego trzeba użyć Pokefletu. Inaczej nie można go obudzić. Ta muzyka. Kiedy Snorlax się już obudzi, wtedy nas zaatakuje Grumpy Rage. Jeden widziałem fajny prześmiewczy komiks odnośnie tego. Budzisz Snorlaxa tylko po to, żeby go znowu uśpić do złapania. Mi się stwierdzenie Grumpy Rage... O, wow, on zszedł na hita. Okej. Nie! Nie Jon! Jon powoduje sen w naszej turze. Nie! Do not want! Zdychaj! Jej, błagam. Przy okazji tutaj mamy ten domek. Na górze jest item finder za 30 Pokemonów. skąd się wiedziałem, że to tak się skończy? Ja też wiedziałem. Tak, tutaj koleś chce Nidorana za Nidorinę za Nidorana, tak. Co jest w sumie śmieszne, bo wcześniej była osoba, która chciała Nidorana za Nidorana, męskiego, damskiego. Tak, więc to jest ostatnia szansa, żeby wymienić, tak, przed ewolucją w Nidokinga / Nidoqueen. Przy okazji czas, żeby Faust nagle coś zrobił. Nie martw się, Celeb, i tak mnie nadgonisz, bo wszystko tutaj na hita powinieneś ściągać. A jak nie będę ściągał? O mój Boże, spamer Jonem. O mój Boże, wszyscy mi śpią. Ale mam przynajmniej Litsida, taka pociecha. Czar, tak, zaatakuj mnie elektrycznym atakiem, błagam cię. Dobra, z powrotem zmiana na Gotreka. Powinienem zacząć wtedy od tamtego. Rest! Skurde! Ściwany Lit się znalazł. A może go złap? Wiem, że chcesz go złapać. Próbowałem. Złapanie Snorlaxa to jest takie gówno, za przeproszeniem. To jest jak ładowanie, Boże, łapanie legendy. Trochę. Bez mała. Przy okazji Cubone ma zdolność Lightning Rod, która absorbuje ataki elektryczne. Gorzej, że jest on Pokemonem ziemnym i nikt przy zdrowych zmysłach nie będzie ataków elektrycznych na nim używał, więc... A i będzie tak. Używało. A i nie będzie używało, to chodzi. Będzie używało, a jest takie głupie, że wszystko zrobi. Boże, wygram! Wygram ze Snorlaxem na solo! Jestem dobrym graczem! solo Snorlax level 30. Max EQ. Patrz! Zgaduję, że miał najlepszą naturę, jaką można mieć. Naturę, która zwiększała każdą statystykę. Ty, czytaj to! Snorlax countdown. And return to mountains. Ja się pytam, gdzie to są góry, do których mógłby wrócić. Proszę, nie giń, nie rób tego. Okej, może być. Wow, ty farciarzu. To było wyliczone! Wziąłeś item z tego kamienia? Escape rope? Nie. Tu jest chyba jeszcze powinienem hyper? Nauczyć nie. Diga.
Tak, chyba nauczę Diga. Nie lubię tych ataków podwójnych, strasznie dużo czasu zajmują. I have never lost! Jeżeli atak działa w ten sposób, że atakuje w pierwszej turze, a nie w drugiej, to jeszcze mogę znieść Dirk! Ojej! Słyszałem, że masz elektryczne Pokémony. Ojej! Ojej, charge'ujesz! Słodkie. I'm charging my flinched, naprawdę. Hyper Fang! Co za boli? Okej, nie, po prostu nie. Czekaj, czy Hyper Fang nie działa w ten sposób, że zawsze zdejmuje ci połowę HP? Nie, Hyper Fang dużo bije, ale flinchuje też, ma szansę na sflinchowanie. Czekaj, bo albo Super Fang, albo Hyper Fang tak działa, pamiętam. To może Super Fang? A tu się okazuje, że Super Fang nie istnieje. Brawo, Superfang? What heresy is this? O, ten będzie mieć chyba Vulpixa i... I have never won before! Mam ochotę biedny. Przegrać do niego. Przegraj z nim! Wiesz, trochę by to zajęło. 2 lata później! Dajesz, dziadku, dajesz! Golem taki stoi, gra w karty, obrywa od Growlithe'a w plecy, nic nie zauważa. Tak, bo taki Ember cały czas leci. O, jaki ciekawy odgłos Growlithe wydał, kiedy padł. Ilu pokonałeś trenerów? To jest 3. Ten dziadziuś. Okej, okay, to się doganiam, bo to jest mój 2. Burned! O połowę zmniejszony atak. Deal with it. No patrz, no... Aerial Ace'em go nie wykończyłem jeszcze. To fuck my life. I pomyśleć, fuck, no, że mam naturę, która zwiększa atak. Co? What? Koleś tutaj kable rozstawia? Co on głupi? Poza tym raz do Earthquake'a nie będę miał dobrego ziemnego ruchu. Deal with it. Czekaj, będziesz mieć jakiś bonowy, który ma chyba 60 mocy. W ogóle tak się zastanawiam, dlaczego Bone Club jest atakiem, który nie trafia najwidoczniej. Celeb ma walczący atak, ma ziemny atak, atakuje Magnemite'a kamiennym. Geniusz! GG! Przy czym wracając, dlaczego jak Pokma Levitate, to Bone Club go nie atakuje? Przecież Bone Club to jest rzucanie kością w takim razie, z tego co widać tutaj, a... Wiesz, wiele ziemnych Pokémonów, tak, ziemnych ataków tak ma, że niby nie są dosłownie takie przytwierdzone do ziemi i Levitate by nie obronił, ale obrania. Ała, to trochę tak potrwa, jak tutaj będę expił Cubone'a. Ja jestem Burn przy Hill. 4 trenerze. Nie, w sumie mój ostatni Pokémon będzie mieć nie najgorszy poziom. Dlatego mogę się spokojnie zgodzić z rozwalaniem tych tutaj. Ja muszę! Co musisz? O, kable! Aaaa! Co musisz? Kable! Expić! Aaaa! To jest twój 4, prawda? No tak. No to oficjalnie jak pokonamy oboje swoich trenerów, to jesteśmy na równi. Bricku, bricku! Okej, pokonałem! Ja też. No to cię dogoniłem. Powiem... O, Focus Energy. Yasuo. Nie chcę Focus Energy. Nie przyda mi się. Ale tu jest item i ten item... Tym itemem jest X Defense. No fajnie. Tak, przyda mi się. Już widzę, jak mi się przydaje. Chodź tu, gamblerze. Competition! I can't get enough! Nice. Tak przy okazji, jestem pasjonatą... O nie! Nie! Bardzo lubię wąsy tych dziadków. Dostałem plusa ode mnie za to. Okej, okay, zrobiłem niebotycznie dobre posunięcie, dając Aerial Ace Cubone'owi. To się nazywa Type Coverage. Czyli takie rozstawienie ataków, żeby być przygotowanym na większość Pokémonów. No cześć! Bridget ma się bardzo dobrze. Ice Beam.
Sleep Powder, Jestem jak Ash, rozwalam roślinne Pokémony ziemnymi i wodnymi. Ja załatwiam roślinne ziemnym, a... Teraz Vaporeon, zdejmij swój kołnierz i odbij tego Solar Beama! What the fuck? I just became a trainer, but I think I can win. No, to się zdziwisz, panie. O, przy okazji ten trener mi się bardzo podoba, ten z którym ja będę walczył. On ma chyba dwa Magnemite'y? Tak, dwa Magnemite'y i Magnetona. A no, pierwszy raz zobaczył Magnetona. Yep. A Serge nie miał Magnetona, to Watson miał Magnetona. A, wspomnienia! In America! Dobra, kolejny trener padł. To jest taka rzeźnia właściwie, czyszczenie. Czego nie lubię w Bone Clubie, to, że nie może trafić, bo ma ile? 90 albo 80 accuracy? 80 aż nie przesadzajmy. Po prostu... straszne to jest. Zauważyłem, że to jest bardzo dużo początkujących trenerów. Przy Diglett Cave'ie. Bo wiesz, może chcą złapać Dugtrio. Supersonic, nie, błagam, nie, oszczędź mnie. Przyznam jedną rzecz, nienawidzę tutaj Diglett Cave'a w tej generacji, bo arena trap i nie można uciekać. Nie trafiłem sam siebie Confuse'em, ale za to nie trafiłem Bone Clubem. Ty w ogóle nie powinieneś walczyć przeciwko Magnetonowi, bo padniesz. Ej, nie. Jaki uparty. Zdążę oczyścić tę krainę w tym czasie. Ten już też padł, też ty. Chill the fuck out. I got this. Let's go, but don't speak. I got this. Kurczę, ma to bałka Mechama. I got this. Okej, Gotrek zdobędzie 33. Spokojnie. Zanim stąd wyjdę. Szczerze mówiąc, nie spodziewałbym się, by nasze Pokémony miały dużo powyżej 40, kiedy będziemy dochodzić do ligi. A dużo to nie. Ale coś koło 40 myślę, że spokojnie. Jeszcze czekają nas dwa gym, cztery gymy. Jeden gym, drugi gym. O mój Boże, Nidorino mnie podziobał. Trauma. Cóż, traumą jest fakt, że nosisz niby czaszkę własnej matki na głowie. O, początkujący trener. Jak już mówiłem, dużo ich tutaj jest. Tak się zastanawiam, czy Cubone może... Cubone / Marowak może się Brick Breaka nauczyć? Bo tego nie wziąłem pod uwagę, że mógłbym nauczyć go Brick Breaka. O mój Boże, to będzie... Zmiana Pokemona. Tak. Raditz! Na logikę powinien umieć, ale... Ja się już wszystkiego mogę spodziewać po tej generacji. Także nie wiem. Ja wiem. Ostatnią nowością był... Jak to szło? Machamp z Flamethrowerem? A tak! I... Golem z Flamethrowerem? No oczywiście, że tak. Double level up będzie. 23. A ten 35. O. Ale jesteś fajny. Zobacz. A kto będzie ostatnim Pokemonem? Oj, zdać Pokémon! Nappa teraz tak. Niby Nappa ma najwyższy poziom, ale później mi się nie przyda w walkach i nie będę go ekspił, także teraz korzystam. Dwa razy pod rząd nie trafiłem Rock Slide'em, a to ciekawe. Zastanawiam się, co dalej. Dalej idziemy na Cycling Road? Możemy albo iść na Cycling Road, albo iść do Fuchsia City wschodnią ścieżką. Ale wschodnią ścieżką to jest strasznie dużo. Bazylion trenerów. Fisherbenów, a potem bazylion innych trenerów. Tak, tamta droga jest pełna trenerów, też się odechciewa żyć. Przy czym ci trenerzy jacyś wybitni nie są i Przy Cycling Road są przynajmniej trenerzy, które mają Pokémony prawie że na 30 levelach, Pokémonach.
No i są to bajkerzy, czyli głównie pokemony trujące. O mój Boże, to Poliwag nie. A tak przy okazji, to już mój ostatni trener. Ja chyba jednego po nim mogę mieć. Chyba zostało ci dwóch. Jeden z Ekansem, a drugi z ziemniakiem. Nie wiem. Sandshrew już pokonałem. Czekaj, zaraz ci go pokażę na ekranie. Powiedz mi, czy go rozwaliłeś. Giga Drain! Ach, cheating. Wiper pokemonów o prawie 20 poziomów niższych od niego. Słabszych i niższych. Hugo! Acha! Didn't go my way! 1300! Wow! A, bogaty, tego to nie rozwaliłem tego. Ale czy rozwaliłeś o tego, tych dwóch? Tak, tych dwóch, tak. Ty, to jak mam czas? Patrzcie, panie i panowie! O. VS Seeker! Ty! I są chętni... Są chętni do boju! Źródełko nie wyschło, jedziemy dalej! I tak expić. Nie, zdecydowanie nie mam zamiaru używać tam VS Seekera. Nie no, wiesz, jeżeli teraz ktoś kogoś wyprzedzi, to można tak robić teraz. Are we there yet? Nie, VS Seeker, ładowanie. Are we there yet? Nie, VS Seeker. To zostali okay. Mi wszyscy, jej. Zostali mi wszyscy. Znaczy, wszyscy zostali pokonani. Aaa, nie łap mnie za słowa. Przepraszam. Ba. No i okej, Awakening. No to Poké Center i kończymy, mi się wydaje. Okej. A więc? W takim razie to by było na tyle w tym odcinku z naszej serii Wir Spielen Pokémon Fire Tund Leaf Green. Und daj zapisać. Cubone Useless. Daj zapisać. Nie. Let me save. Nie ma zapisywania. Chcę mieć pewność. Double check. A więc bye. Bye.